Cześć, z tej strony Krystian z VSprint. W dzisiejszym materiale opowiem Ci o Baselinkerze oraz o jego funkcjach. Baselinker jest to system, za pomocą którego z jednego miejsca możesz zarządzać całą swoją sprzedażą. Opowiem Ci o jego funkcjach oraz o tym, w jaki sposób ułatwi Ci prowadzenie Twojego biznesu. W prawym górnym rogu widzisz profile pracowników. Klikając przycisk Nowy profil, możesz dodać konta dla swoich pracowników. Wpisujesz imię i nazwisko pracownika, ustawiasz dla niego login, hasło, dozwolone adresy IP, z których pracownik może się logować. Możesz dla niego wprowadzić weryfikację dwuetapową, w której będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość za pomocą SMS lub maila, a także dodać przywileje, czyli funkcje, do których dany pracownik będzie miał dostęp. Po lewej stronie widzisz główny panel Baselinkera. W zamówieniach masz zakładkę lista zamówień. Pojawią się tutaj wszystkie Twoje zamówienia zarówno ze sklepów internetowych, jak i z marketplace'ów. W tym miejscu możesz zmienić status zamówień, wysłać wiadomość do klientów, wystawić dla nich dokumenty sprzedaży, a nawet wysłać paczkę. Dalej są faktury. Tutaj pojawią się wszystkie wystawiane przez Ciebie dokumenty sprzedaży oraz możesz tutaj ustawić wzór faktury. W statystykach możesz zobaczyć na wykresie ilość i wartość zamówień w danym okresie, a także zobaczyć, jaki sposób wysyłki i płatności jest najchętniej wybierany przez Twoich klientów. W szablonach e-mail i SMS możesz wybrać wzór wiadomości, jaka będzie wysłana do Twoich klientów. Aby korzystać z szablonów SMS, musisz aktywować wtyczkę SMS API lub serwer SMS w dziale Integracje. Automatyczne akcje. Jest to ciąg automatycznie następujących po sobie czynności, które pozwalają na automatyzację obsługi zamówień. Możesz dodać automatyczną akcję samemu, klikając ten przycisk, lub możesz skorzystać z automatycznych akcji tworzonych przez Baselinkera, czyli na przykład w przypadku, gdy zamówienie zostało przez Twojego klienta opłacone. Wtedy Baselinker zmieni status przesyłki na do wysłania oraz wyśle maila do klienta z podziękowaniem za zakup. Lub też jeżeli przesyłka w ciągu 4 dni roboczych nadal jest w statusie nowe zamówienia, wtedy Baselinker wyśle do klienta wiadomość z przypomnieniem o płatności. W wydrukach i eksportach możesz zarządzać wszystkimi wydrukami i eksportami, których używasz. Produkty. Tutaj pojawi się lista produktów z Twojego magazynu. W tym miejscu możesz również dodać produkt, wpisując nazwę produktu, wybierając kategorię producenta, wpisując kod EAN. Tutaj dodajesz cenę, wybierasz stawkę VAT oraz wpisujesz, jaką ilością dysponujesz na magazynie. Dodajesz opis, parametry, zdjęcia oraz warianty, jeżeli dany produkt występuje w różnych modyfikacjach. Kontrola magazynu pozwala Ci na nadzorowanie procesu zamawiania produktów do magazynu. Możesz tutaj przygotować nową dostawę, którą za pomocą pliku wyślesz do swojego dostawcy. Lub też po otrzymaniu dostawy możesz sprawdzić kompletność przesyłki. W imporcie, eksporcie możesz zaimportować wiele plików jednocześnie za pomocą pliku CSV lub XML. Importować produkty ze sklepu lub hurtowni. Zaimportować oferty Marketplace jako produkty do katalogu lub też zaimportować produkty z ERP, na przykład z subiekta. Dalej widzisz pod stronę integrację. Klikając przycisk dodaj integrację, wyświetlą Ci się wszystkie dostępne integracje na Baselinkerze. Widzisz tutaj integrację z marketplace'ami, ze sklepami, z hurtowniami, co jest szczególnie ważne, jeżeli działasz w modelu dropshippingowym, z kurierami, z księgowością, wydrukami,
pozostałe np. Gmail czy Slack oraz systemami ERP np. subiektem GT. Pokażę Ci dwie integracje. Pierwszą będzie integracja z Shopee, czyli stosunkowo nowym marketplace'em, który pojawił się w Polsce dość niedawno. Ważne jest, aby wcześniej być już zalogowanym na swoje konto na stronie Shopee. Klikasz przycisk podłącz konto Shopee. Wtedy zostaniesz przeniesiony właśnie na platformę Shopee. Możesz tutaj zmienić język na polski. Wybierasz konto. Potwierdzasz autoryzację. Autoryzacja zakończona sukcesem. Zostaniesz z powrotem przeniesiony na stronę Baselinkera. I mam już informację, konto zostało podłączone. Jeżeli chcesz rozpocząć sprzedaż na Shopee, zapraszam do dołączenia do naszej nowo powstałej grupy na Facebooku, która nazywa się Grupa Wsparcia Sprzedaży na Shopee. Możemy teraz przejść do ustawień tej integracji, jednak pokażę Ci drugą integrację, którą wykonam z Allegro. Analogicznie jak z Shopee, klikasz przycisk podłącz konto Allegro. Również powinieneś być już zalogowany na Allegro. Potwierdzasz swoje konto. I teraz przejdź do ustawień integracji. Widzisz tutaj zakładkę zamówienia. Możesz tutaj ustawić pobieranie zamówień. Tutaj widzisz ustawienia aukcji. Możesz wybrać szablon aukcji. Cennik wysyłek, kategoria Allegro, cennik hurtowy. Możesz dodać mnożnik ceny lub dodać do ceny określoną kwotę. Tutaj możesz wybrać, czy dana aukcja zostanie wystawiona od razu, czy dopiero w określonym momencie. Wybrać czas wysyłki, sposób płatności. Dalej są statusy zamówień. Synchronizacja cen. Tutaj możesz wybrać opcję, aby cena aktualizowała się co 24 godziny. Tutaj jest zakładka stany. I możesz wybrać, czy synchronizacja ma odbywać się co 8 godzin, co godzinę. To już jest dodatkowo płatne 10 zł. A jeżeli chcesz synchronizację co 5 minut, to wtedy kosztuje to 200 zł. Tutaj możesz również wybrać analizę konkurencji. I również możesz wybrać, czy taka synchronizacja ma odbywać się co tydzień, czy codziennie. Wtedy jest to płatne 10 zł. Twoje integracje pojawią się tutaj. I teraz widzisz wystawianie. Możesz tutaj wystawić produkty już bezpośrednio na Allegro. Możesz zarządzać aukcjami, czyli zakończać lub wznawiać aukcje oraz wykonywać na nich operacje, np. zmiany ceny, ilości czy zmiany cen wysyłek. Tutaj pojawią się cenniki Twoich wysyłek, jakie masz ustawione na Allegro. W tym miejscu możesz wybrać ulubione kategorie. Szablony aukcji. Tutaj są dostępne szablony aukcji przykładowe z Baselinkera, a Ty możesz dodać nowy szablon, klikając tutaj. Nazwijmy szablon na przykład X. I tutaj masz sekcję jak na Allegro, czyli tekst, zdjęcie, tekst po lewej stronie, zdjęcie po prawej stronie, zdjęcie po lewej stronie, tekst po prawej stronie, czy dwa zdjęcia. No i przykładowo w pierwszej sekcji będzie nazwa aukcji.
kolejnej. Niech będzie tekst po lewej stronie, zdjęcie po prawej stronie. Dodamy opis. Zdjęcie produktu numer 1. W kolejnym wierszu analogicznie tak samo. Tutaj dodamy cechy produktu. Zdjęcie produktu numer 2. Tutaj dodamy dodatkowy opis oraz zdjęcie produktu numer 3. I zakończymy to dwoma zdjęciami. Tutaj możesz również zmienić warunki reklamacji, informacje o gwarancji i warunki zwrotów lub pozostawić warunki takie, jak zostały wybrane na ustawieniach konta. I tutaj mamy podgląd, jak taka stworzona przez nas aukcja wygląda. W tym miejscu możesz również zarządzać Allegro Ads, jednak ja bym to odradzał, ponieważ w tym miejscu nie są dostępne wszystkie funkcje. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli jeszcze nie korzystasz z Baselinkera, w linku w opisie znajdziesz link, za pomocą którego po rejestracji możesz testować Baselinkera za darmo przez 30 dni. To wszystko. Cześć.